zamiar kupić jakieś Lego. Lego? Przykład. Kupiłam małego pet shopka, który ma małą czapeczkę i takiego jakby grubka. Takiego opuszeczka, dla niego bardzo milutki i takiego grubka. Twierdzi, fajnie się rozciąga, dużej ilości jest, fajny w dotyku, super. No, najmodniejsze w tym sezonie oczywiście spinery. I to i przez chłopców, i przez dziewczynki, różne wzory, kolory i rodzaje. Również klocki Lego, też taki troszkę standard. I różowe dla dziewczynek, i różne kreatory dla chłopców. No i różne drobiazgi, takie różne masy plastyczne, bardzo lubiane przez dzieci. Głównie tego typu rzeczy. Ja karty i popcorn. A ja sobie kupiłem taką piłeczkę, co się rzuca i się zatrzymuje taką linią. Kupiłem sobie też takiego smoka, co się bierze na ten, co się bierze i można kogoś wystraszyć, bo tak nie ciągnie, on się poruszy. My będziemy w telewizji? O! Będziemy w telewizji! Jest! Będziemy słabni! Ja kupiłem dwa szkieletory i jedną żabkę do bani. Kupiłam takiego spinera za 19 tauronów. I taką jaszczurkę, która się wykluje. Wiemy, jaka jaszczurka, czy nie wiem? Czy to będzie wielka niespodzianka? Nie wiem. Jakaś niespodzianka. Bardzo dużo dobrej zabawy i tak jak pierwszego dnia niektóre dzieci przychodzą takie denerwowane czasami, czy z pewną nieśmiałością podchodzą do miasta dzieci, to już od drugiego dnia widzimy wielkie uśmiechy, zadowolenie i to zadowolenie jest udziela się rodzicom, także wszyscy są naprawdę szczęśliwi. Ja pozdrawiam swoją siostrę malutką, która się urodziła. Ja też pozdrawiam.